jak się zrobi ten test, taki na przykład disk jest świetny pod tym kątem, jak zrobisz takiego pełnego diska, to ty tam masz dosłownie instrukcję obsługi i ja to wykorzystuję czasami tak, w taki fajny sposób, bo no, widzę na przykład, że ktoś ma jakiś spadek motywacji, to ja sobie otwieram jego diska, patrzę, co najbardziej motywuje tą osobę i na przykład, wiesz, chwal za progres, a nie za rezultaty, nie? Czyli chwal za ścieżkę, a nie za rezultaty, nie? No i idę do tej osoby i mówię, kurde, super tutaj przeprowadziłeś ten i ten projekt, super, że to tak idzie, widzę, że jest mega postęp w tym i w tym. I ta osoba od razu, wiesz, rozpromieniona, od razu już ma motywację, bo uderzam idealnie tam, gdzie ją coś najbardziej motywuje, nie? Więc